Na pewno wielu z Was zastanawia się, jaki pojazd premium 8 poziomu warto kupić. Czy pójść za większością głosów i wybrać jakiś oklepany typu Defender, a może coś bardziej snajperskiego jak Ester VS1, a jeśli to Wam nie odpowiada, to może jakiś zwiadowca. Dzisiaj postaram się Wam pomóc tym tematem, ponieważ mam dla Was top 3 czołgów premium z każdej klasy. Oznacza to, że wskażę Wam 3 najlepsze czołgi: lekkie, średnie, ciężkie i niszczyciele czołgów. Na szczęście Artemi nie musimy się zajmować i oby tak pozostało. Miejsce każdego z pojazdów będzie wynikać ze statystyk, jakie mają na nim wszyscy gracze na serwerze europejskim. W związku z tym nie jest to moja opinia, ale twarde dane. Niektóre są zaskakujące i oczywiście możecie nie do końca się zgadzać z którymś zestawieniem, bo każdy ma swój gust, ale to i dobrze i zachęcam Was do wymienienia swojego top 3 w komentarzu pod tym filmem. Ja też powiem zawsze na koniec, czy się z tym zgadzam, czy zrobiłbym inne. Lecimy z tematem, na początek czołgi lekkie. Na trzecim miejscu uplasował się niemiecki Bulldog w wersji Grand Finals z wynikiem średnio 599 expa na bitwę. Tworząc ranking lightów, uznałem, że najuczciwiej patrzeć jest na wartości doświadczenia, nie tylko damage, ale gdy patrzeć na uszkodzenia, to ten pojazd również byłby na podium na trzecim miejscu. Co do niemieckiego Bulldoga, nie uważam, że jest to jakiś hit albo obowiązkowy pojazd waszej kolekcji, bo na pewno są inne dużo lepsze lighty, ale na pewno można ten pojazd lubić i teraz wytłumaczę dlaczego. Na pewno jedną szczególną zaletą tego pojazdu jest jego maksymalna prędkość, która wynosi aż 72 km na godzinę. To na pewno jest bardzo dobry wynik, a do tego dochodzi jeszcze 8 stopni opuszczania działa, 240 średnich uszkodzeń na strzał i uwaga, aż 400 metrów zasięgu widzenia. Większość rajtów ma jednak troszeczkę mniej. Szkoda tylko, że pojazd ten ma także sporo wad, jak na przykład bardzo słabe maskowanie jak na lajta, co raczej no nie przystoi tej klasie. Do tego zero pancerza i pojazd ten także troszeczkę za wolno się rozpędza, ma ponad 20 koni na tonę, no jednak chciałoby się więcej. W związku z tym poszukajmy może czegoś innego, lepszego. Czas na drugie miejsce. I tutaj wita nas francuski kowiec, Panhard EBR 75 z wynikiem średnio 641 expa na bitwę. Pojazd dla mnie po prostu fenomenalny. Jeżeli lubicie wkurzać innych, po prostu trzeba go mieć, a to dlatego, że EBR ma oczywiście magazynek, dwa pociski po 185 damage, do tego świetną skuteczność, nawet w ruchu, kosmiczną mobilność, genialne maskowanie i do tego potrafi jeszcze przyjąć przecież za zero w opony. Jego główną wadą jest chyba tylko zasięg widzenia, który na pewno wypada tragicznie na tle innych lightów i wynosi 310 metrów, w związku z tym optyka, i to nawet czerwona albo fioletowa, jest tutaj bardzo wskazana. Bez tego po prostu EBR jest troszeczkę ślepawy i można czołg wykryć tak naprawdę przed własnym nosem. No i cóż, jeśli nie jesteście w stanie zaakceptować takiej wady w czołgu lekkim, to na pewno powinniście zainteresować się miejscem pierwszym, ponieważ tam mamy LT-432 z wynikiem średnio 655 expa na bitwę. Pojazd ten uchodzi za tak naprawdę idealnego lighta. Ma bardzo dobre uszkodzenie na minutę, szybkie pociski, 7 stopni opuszczenia działa, maksymalną prędkość 70 km na godzinę, magiczny pancerz, który naprawdę lubi rykoszetować i do tego OP maskowanie. Co więcej, mamy właśnie niezły zasięg widzenia, który wynosi 380 metrów i na pewno nie jest to tyle co w niemieckim Bulldogu, bo nie 400, ale wciąż dużo lepiej niż u kołowca. Wydaje mi się, że to właśnie ten atut gwarantuje LT-432 pierwsze miejsce i ja uważam je za sprawiedliwe. Temat light mamy omówiony, przechodzimy do czołgów średnich. Nasze zestawienie otwiera, co ciekawe, Obieg 274A. Radziecki med, którym robimy średnio 1313 uszkodzeń na bitwę. Tak, dobrze słyszycie, w przypadku medów ciężkich jak i TD-ków uznałem, że najlepiej będzie patrzeć na damage, ponieważ exp często naliczany jest niesprawiedliwie. Bardziej pod expa, wiecie, liczą się fragi niż damage, tier, w który strzelamy, no takie pierdoły, które moim zdaniem nie są najważniejsze, bo te klasy akurat powinny skupiać się na robieniu uszkodzeń. No i co? Tak wysoka pozycja obiekta 274A na pewno mnie zaskoczyła. Co prawda mamy tutaj parę zalet, które
po prostu robią roboty, jak na przykład mocny pancerz wieży, wysoka prędkość maksymalna, 58 km na godzinę, dobry kamuflaż, 320 uszkodzenia strzał, wysoka penetracja na pocisku AP i APCR, ale i tak jestem w szoku, ponieważ, moi drodzy, na pewno bardziej widziałbym tutaj Progetto, a na niego po prostu zabrakło miejsca w zestawieniu. Z VAT obiekta 274A na pewno warto powiedzieć o tragicznej wartości HP, która jest najmniejsza wśród premek. Do tego mamy jeszcze słabą celność, długi czas celowania i na pewno brak opuszczania armaty. W związku z tym ja nie jestem fanem tego pojazdu, ale jak widać większość graczy go lubi i wykręca nim bardzo dobre wyniki. Teraz czas na kolejnego meda. Na drugim miejscu znalazł się polski czołg CS-52 Lis. Med, którym robimy aż 1351 damage na bitwę, co jest wynikiem bardzo dobrym. Moim zdaniem Lisa nie da się nie lubić, ma lepsze działo niż Rusek, więcej życia, mocniejszy silnik, po prostu jest bardzo dobry. Z problemów wymieniłbym tylko pancerz, na którym na pewno nie można polegać, ale tak naprawdę do czegoś nie można się tutaj przyczepić, ponieważ wszystko jest albo dobre, albo bardzo dobre, dlatego Lisa na pewno warto mieć w swoim garażu. Na najwyższym miejscu podium uplasował się chiński 122TM z wynikiem kosmicznych 1419 średnich uszkodzeń. Pojazd bardzo niedoceniany, często hejtowany, a jednak ma to, czego inne pojazdy mogą mu zazdrościć. Mowa tu, moi drodzy, o mega damage'u na strzał wynoszącym 400 punktów, genialnej celności, można powiedzieć laserowej, penetracji prawie 300 mm na goldzie, dużej wartości życia, wytrzymałem kadłubie, naprawdę mamy tutaj bardzo dużo jakości. 122TM ma tak naprawdę tylko jedną poważną wadę, która sprawia, że wielu graczy go przekreśla i są to, moi drodzy, uszkodzenie na minutę. Wielu graczy mówi, że ten czołg ładuje 100 lat i tak naprawdę nie da się tym zrobić więcej niż 4-5 strzałów w bitwie, ale jest to oczywiście nieprawda i tutaj kluczowe jest, aby załadować na ten pojazd dosyłacz, wentylację, racje bojowe, choć wiadomo, to jest pewien wydatek, ale wtedy pojazd ten ładuje już znacznie lepiej i gra się wtedy w miarę właśnie dobrze pod kątem przeładowania. Jeżeli jednak źle wyposażymy ten pojazd, to wiadomo, że wyniki mogą być troszeczkę smutniejsze. Moim zdaniem 122TM jest na pewno bardzo dobrym pojazdem dla początkującego i średniego gracza, a to dlatego, że mimo braku znajomości czułych punktów po prostu będziecie przebijać. Robi to po prostu najwyższa penetracja wśród medów, 233 na pocisku podstawowym. No i do tego macie jeszcze to działo, które trafia nawet na kiepskie załogi, co jest bardzo ważne, bo często początkujący gracz będzie miał załogę tylko 100%, albo wiadomo jeden perk, no a to wiadomo jest troszeczkę za mało, więc przy kiepskiej załodze dalej będzie ten czołg trafiał. No i co, moi drodzy? Tyle na temat 122TM. Na pewno moim zdaniem miejsce pierwsze może być dla niektórych wygórowane w przypadku tego czołgu, ale takie mamy dane i takie są statystyki. Gdybyście jednak pytali mnie o trójkę medów, to na pewno na trzecim miejscu mieściłbym Exequo, Lisa i 122TM, na drugim miejscu Buraskę i na pierwszym Progetto, ponieważ ja po prostu mam sentyment do tego włoskiego magazynka. Bardzo dobrze mi się nim gra, może dlatego, że mam na nim największe doświadczenie. No i co, moi drodzy, tyle o medach, teraz przechodzimy do czołgów ciężkich. Topkę czołgów ciężkich otwiera nie kto inny jak Obiekt 252, u którym robimy średnio 1350 uszkodzeń na bitwę. Moim zdaniem granie Defenderów w 2021 roku na pewno dalej ma sens, ale trzeba być świadomy, że to już nie jest to samo co kilka lat temu. Po prostu gracze wiedzą już, jak z nim walczyć i jakie są słabości tego pojazdu. Mimo wszystko Defender jest dalej bardzo ceniony za idiotoodporny pancerz, wysokie uszkodzenie na strzał, dobrą penetrację i niezłą mobilność. W związku z tym na pewno go polecam, gdyby tylko miał troszkę celniejsze działo i krócej ładował, to pewnie byłby ideałem. Na pewno zasłużone miejsce i teraz przechodzimy do kolejnego pojazdu. A tutaj wita nas amerykański M54 Renegade z wynikiem średnich 1418 uszkodzeń na bitwę. Przyznacie, spora różnica między drugą i trzecią pozycją. Wynika ona z tego, że Renegata kupują i ogrywają gracze raczej troszkę bardziej doświadczeni. Ci słabsi prawie zawsze stawiają na Defenderka, bo wiadomo, po prostu jest prostszy, no i wiadomo, automatycznie zaniżają mu średnie wyniki. Moim zdaniem Renegat jest bardzo dobry,
ma przede wszystkim to, czego nie ma Defender, czyli DPM, zasięg widzenia, ale trzeba mnóstwo umiejętności, aby wykorzystać jego potencjał. Dlatego kupcie go tylko wtedy, jeśli jesteście bardzo dobrzy. Sam kupiłbym coś innego i teraz powiem wam, co. Pierwsze miejsce, nie może budzić zaskoczenia, zajmuje je czeska Skoda T56 z wynikiem 1662 uszkodzeń. Jak widzicie, jest to pojazd, który zamiata konkurencję. Jeśli kiedyś będziecie mieli szansę kupić ten pojazd, bierzcie go w ciemno. Gdybym miał szybko opisać Skodę, to powiedziałbym, że jest to przegięty magazynek z dwoma pociskami, robiącymi prawie 1000 damage'a, szybkim shadowaniem, dobrym opuszczeniem działa i fajnym pancerzem. Gracze narzekają w nim tylko na mobilność, ale i to można naprawić, montując turbo, co oczywiście również wam polecam. Jeśli szukacie jakości, nie mogliście trafić lepiej. No i cóż, teraz czas na lekkie podsumowanie, czy ta trójka trafia w moje gusta. Otóż niekoniecznie, sam na pewno wykluczyłbym tutaj zestawienia Renegata i wstawił na przykład Bizontę, Dwulfowca lub Somłę. A to dlatego, że w Renegacie na pewno bardzo wkurza mi garnek, który zawsze mnie pogrąża. Często mam tak, że wyjeżdżam i tracę całe HP, ponieważ każdy wali w ten garnek, on jest oczywiście ogromny. Także jeżeli chodzi o mnie, na pewno mogę zgadzać się co do pozycji Defendera, co do pozycji po prostu Skody, ale no tego Renegata bym tutaj wywalił i wstawił jednego z tych trzech, a którego konkretnie, no to wiadomo, to już jest bardzo zależne od samej na przykład mapy, więc nie powiedziałbym, że jednego tutaj bardzo premiuję, bo każdy z nich jest bardzo, bardzo fajny. Jestem ciekawy, jak to wyglądałoby tutaj u was. No i teraz, moi drodzy, oczywiście przechodzimy do niszczarek, bo tutaj jest o czym rozmawiać. Trzecie miejsce zajmuje Rainmetal Scorpion z wynikiem 1324 uszkodzeń na bitewkę. Na pewno Scorpion to legenda WOTA, o której kiedyś każdy marzył, ale pytanie, jak jest teraz? Moim zdaniem, o ile zamontujecie ulepszone celowanie, a najlepiej różowe z nagród, to Skorpionik potrafi być dalej bardzo przyjemny i co ważne, zaczyna trafiać. W ogóle ten pojazd zawsze miał ten problem, że niby na papierze super celność, a w praktyce już nie było tak wesoło i na pewno też ważne w nim było to, aby grać raczej na godzie, bo wtedy pociski leciały szybciej i skuteczniej. No ale teraz uważam, że ulepszone celowanie wystarcza i można grać na zwykłych pociskach, aby wiadomo, więcej zarabiać. Także to tak naprawdę jedna kluczowa sprawa Skorpiona, a teraz przejdźmy już do jego zalet, więc po pierwsze, moi drodzy, warto powiedzieć o ogromnych uszkodzeniach na strzał, które wynoszą prawie 500. Do tego dochodzi jeszcze w pełni obrotowa wieżyczka, która jest czymś wyjątkowym na TD-ku. No i wiadomo, super mobilność, która pozwala nam przestawiać się w trakcie bitwy albo podjeżdżać, jeśli jest taka potrzeba. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o wadę, no to mamy, wiadomo, prawie zero pancerza, no i tutaj tak naprawdę jeszcze trzeba powiedzieć o tym, że prawie każdy, widząc Skorpiona, ma taki odruch, że klika trójeczkę i ładuje HL-ki, które wchodzą przecież za mnóstwo i do tego, że tracimy jeszcze dużo życia, to także gnie nam załoga i padają moduły, a wiadomo, to jest bardzo wkurzające, więc na pewno, jeżeli chodzi o problemy, powiedziałbym, że niesamowicie wkurza to, że każdy tłucze z HL-ków. No i co, moi drodzy, tak naprawdę tyle na temat Skorpiona, przechodzimy teraz do kolejnego TD-czka. Drugie miejsce wręczam, uwaga, GSR-owi 1008, który pozwala nam zadawać ponad 1380 uszkodzeń na potyczkę. Jak widać, magazynek z czterema pociskami się przydaje i wielu graczy potrafi go wykorzystać. GSR z zalet ma także fajne maskowanie, bardzo dobrą prędkość maksymalną, 60 km na godzinę i oczywiście kosmiczną penetrację na goldzie. Wiadomo, lepiej byłoby mieć taką na amunicji podstawowej, ale przynajmniej nie trzeba bać się dych. W GSR-ze z VAT na pewno warto powiedzieć o bardzo długim przodowaniu i chmurzastym działku, które nie zawsze chce trafiać, co często kończy się przeciętnym magazynkiem 1x4 albo 2x4. No i wiadomo, to jest bardzo problematyczne, bo chcesz robić dużo, a tutaj lipa, także na pewno GSR jest w porządku, ale raczej lepiej nim grać na blisko i na średnio niż na bardzo daleko. Także tyle z miejscem drugim. Przechodzimy, moi drodzy, do miejsca pierwszego. Na czele naszego zestawienia znalazła się Suczka, a dokładnie Su-130PM, radziecki TD, który moim zdaniem jest taką modernizacją Skorpiona. Su
zadajemy średnio 1415 uszkodzeń na bitwę, czyli bardzo dużo. I teraz powiem wam, za co można ten pojazd polubić. Po pierwsze, na pewno za celność. Su 130 PM, co zresztą widzicie na tej powtórce, trafia dużo więcej od Skorpiona, nawet na uszkodzonym dziale, i do tego znacznie trudniej ten pojazd wykryć. Radziecka niszczarka ma prawie dwa razy lepsze maskowanie, co jest dla mnie szokiem, ponieważ patrząc na wielkość, no nie ma aż takiej dużej różnicy, ale w praktyce, no wiadomo, jest tutaj naprawdę bardzo duża różnica i Su ukrywa się znacznie lepiej. I tak naprawdę to chyba jest kluczowy parametr, który warto tutaj ocenić, i chyba on właśnie dla mnie przeważa na korzyść Su względem Skorpiona. Jeżeli chodzi o inne zalety Su, to mamy oczywiście jeszcze większą penetrację na Goldzie i wyższą prędkość maksymalną, z tym, że ona nie zawsze jest osiągalna, ponieważ silnik jest tutaj troszeczkę zbyt słaby. Jeżeli chodzi o wad na tle Skorpiona, to na pewno warto jeszcze powiedzieć o braku w pełni obrotowej wieżyczki, ponieważ tutaj wieża obraca się tylko w części, co jest problemem, jeśli ktoś nas objedzie, wiadomo, będzie nam się trudniej wybronić. I oczywiście Su także, to jest raczej już taka ogólna wada teleku z wieżą, ma bardzo właśnie słaby pancerz i heki wchodzą tutaj bardzo, bardzo potężne, więc po prostu mamy kopię problemu ze Skorpiona. Tego tutaj akurat Rosjanie nie poprawili. Także tyle tak naprawdę z ważnych wad. No i co, moi drodzy? Czy to zestawienie jest tutaj uczciwe? Moim zdaniem jak najbardziej te trzy pojazdy naprawdę mają bardzo dużo jakości, ale troszkę szkoda, że nie znalazło się tutaj miejsca dla na przykład TS5, który no ma no jednak zupełnie inne parametry niż te trzy wymienione. On bardziej stawia na pancerz, ale wydaje mi się, że właśnie przez ten brak mobilności, bo on jest bardzo wolny, no gracze nie robią nim aż tak dużo i dlatego ta średnia jest po prostu niższa, więc no TS5 zabrakło, ale wydaje mi się, że na trzecie miejsce miałby prawo się załapać. Także jestem ciekawy, jak to wygląda u was z TDK-ami, a ja oczywiście, moi drodzy, chcę powiedzieć, że to już byłoby na tyle, jeżeli chodzi o zestawienia. Bardzo wam dziękuję za uwagę, zachęcam was do oczywiście zostawienia łapki w górę pod tym filmem, komentarza, no i oczywiście subskrybujcie kanał po więcej, i do tego zapraszam was dzisiaj o godzinie 16 na challenge 24 godziny, na którym będziemy zarabiać rekordowe wartości właśnie na premkach. Będziemy chcieli zrobić po prostu bardzo, bardzo dużo kredytów, a ile dokładnie, to się jeszcze okaże. Tyle, moi drodzy, ode mnie. Dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia. Pa, pa.